Wczoraj już rozprostowaliśmy nasze girlandy, więc dzisiaj zabierzemy się, żeby je dokończyć. Założymy tutaj światełka i pójdziemy posprzątać na górze całą półkę i nałożymy je tam. Mam przygotowane lampki. Mam nadzieję, że uda mi się znaleźć tyle baterii. Jeszcze kupiłam po prostu baterie takie do ładowania akumulatorowe, takie wiecie, paluszki, żeby ich nie zużywać, a móc je ładować i cały czas je wykorzystywać. Więc tym się dzisiaj zajmiemy. Otworzymy sobie jedno. Od tego zaczniemy właściwie, bo do zajmowania się jeszcze jest mnóstwo rzeczy, ale jestem ciekawa, jak te lampki się będą... Ile ich tu właściwie jest? Na cztery baterie aż, to dużo. Ale zobaczymy zaraz, jakie to jest długie. Mamy to zwinięte. O, to zobaczcie, w ogóle w taką ilość żyłek wychodzi z jednej tej. Dobra, no to polecimy to po prostu inaczej. Rozplątam sobie. Wiecie, co jest najgorsze? To się zakłada jeden raz. Bo potem się już tego nie da po prostu wziąć, zdjąć i tak mądrze poskładać. Sorry za mój pewnokrąg, próbowałam malować zwykłym lakierem i skończyło się w ten sposób. Zawsze ciapnę. Już lałam zimną wodą, już dmuchałam, chuchałam, wszystko robiłam i tak ciapłam. Boże, makabra. Dobra, zobaczę, jaką to ma długość. Słuchajcie, ma to taką długość idealnie na jedną girlandę. A teraz sobie je tylko porozkładamy. Nie mądrze. Bardzo mądrze. Pokażę wam najpierw, że zawsze w tych girlandach ja sobie robię, że to gdzieś trzeba schować, więc ja sobie to owinę i tutaj z tyłu między te krzaczki wsadzimy, ale tak, żeby mieć, gdzie to się odpala, tutaj się odpala, żebyśmy mieli łatwo, żeby pstryknąć, no nie? A żeby z przodu tego nie było widać, no bo głupio to wygląda. Okej, to sobie złożę i zaczynamy rozprązywać nasze 50 sznurków. O rany, ale to się chwyta. Dobrze. Ile my ich tu mamy? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, osiem. Wow. To będzie dużo lampków. W ogóle zacznijmy od tego, że włożę tu baterię i zobaczę, czy to działa, bo jak to rozłożę, a okaże się, że nie działa, to się chyba zapłaczę. Tu mam cztery takie do ładowania. I tu mam... Ja nie pamiętam, co są do ładowania. Ale brakuje mi, a nie, brakuje mi jednej i będzie brakować, ponieważ gdzieś mi spitoliła. Dobra, ale weźmiemy te, które mam jakby wyciągnięte z poprzednich lampek choinkowych. Rok tu przeleżały, także tak zużyłam szybko baterię, co dobrze o mnie świadczy. Sorry za ten bałagan tutaj, ale wiecie, to jest taki grajdolnik. Palec! Czemu ja zawsze małym palcem pierdyknę? Plus i minus to jedyne, co widzę. Minus. To są te? Te chyba. O! Już świecą! Jakim cudem? Do połowy świecą? To po co ja będę wkładała te dwie jeszcze, skoro już świecą? Może zaświecą mocniej? Nie, nic się nie dzieje. Przepinają moc, jak się skończą jedne? To nie wiem, czy jest sens wypinać wszystkie. Jezus, jakie ciężkie. Teraz na świecących będzie to też łatwiej, wiecie, poukładać, żeby to było, o Jezus, równomierne. O nie, już jest plątałam, a dopiero zaczęłam. Tu jest zaplątane. Poproszę chwycić mi, dziękuję. Współpracujcie, ja to was tylko raz założę, bo to zawsze będziecie, dopóki się nie zepsujecie. Zrobiłam lampek 160 LEDów. Będzie tak świecić, że... Ja kocham lampki. Ja bym mogła... Kocham lampki i świeczki. Wszystko mogłabym mieć w lampkach i świeczkach. Wszystkie skończone, pozamykane. Okazuje się, że dwie wystarczają, bo nie miałam na tyle baterii, więc jak dokupię resztę, to je uzupełnię o dwie kolejne. Idziemy to zanieść na górę.
zrobić tam porządek, albo najpierw zrobimy tam porządek, a potem wyniesiemy to na górę. Dobra, to sobie pozbieramy wszystkie obrazki. Wrócę tutaj trochę później. To jest ważne, więc to zostanie. Słuchajcie, patrzcie, jak mi się duża zrobiła monstera. Faktycznie taki potwór. Ale tu ona lubi to miejsce i jak ja ją gdzieś przełożę, to ja nie wiem, czy ona będzie zadowolona z tego tytułu. Może wystarczy. Może wystarczy, bo tam będzie jedna. Powycieramy. A, i jeszcze te maty, które wam pokażę. To chodźcie, pokażę wam, jak to robię. To jest ważne, bo tam ta półka, którą widzieliście na górze, która jest, na którą będę to kładła, ona jest strasznie delikatna. To jest taka półka z IKEA, bo ona nam idealnie napasowała. Ale powiem wam, że ona jest tak słabej jakości, że gdybym to położyła na nią, to pewnie coś by się... Chodź dalej, nios. Pewnie coś by się z nią tam stało, a tego bym nie chciała. To mam na dole. Dzisiaj tu mnie czeka 17 prań. I tutaj mam takie resztki tego, co teraz szuflad pozostawało, wiecie. I sobie właśnie wykorzystam te takie skrawki, bo może znajdę jakieś takie, o, dłuższe. To sobie potnę. O, idealnie. To się mi do żadnej szuflady już, wiecie, nie zmieści, a takie coś jest wystarczające. Tylko musimy to suszarką przejechać i wyprostować, bo to się normalnie, widzisz, to jest takie opał. I co to jest? Co to jest? Co to jest? To jest zawsze odważniejszy. O, ty też. Się przebudzi. Z tyłu pewnie będzie widać materac, bo wymienialiśmy ostatnio materac, przepraszam. Jakby ktoś tam ten, to jeszcze nie wynieśliśmy wielkiego pudła, więc no. Mycie. Najpierw mycie. Kocham. Ciemne meble są zarąbistym rozwiązaniem, ale powiem wam, że tak się... O, tutaj wam pokażę. Zobaczcie z bliska. O, czekajcie, jak to namoczę. Widzicie to? Nie wiem, czy to będzie widać tutaj, jakie są zacieki. Jak się tylko się coś na te półki odstawi, no nie? Na przykład jak dolewam do nawilżacza powietrza wodę i odstawię tutaj sobie coś, to od razu skubane zostają takie kółka i nie da się ich wyczyścić. Także no ciemne meble, tak jak mówiłam, są bardzo ładne, ale w utrzymaniu czystości tragedia. Dlatego ja miałam kiedyś fazę na czarną kuchnię w macie. Dziękuję Bogu, że tego nie zrobiłam, bo ja bym się zmasakrowała, bo chciałabym mieć ją czystą, bo mnie denerwuje, jak są paczki na kuchni. O, i w ogóle, jeszcze wam pokażę odnośnie tych półek, bo nie mamy tu innego wyjścia, a są, patrzcie, nic jej nie ma i już jest tutaj rozdupcona. Myśmy to kleili, ale widzicie tutaj, ona nam po prostu tak odeszła, tak z dupy. Tutaj też jest ubita. No i takie już przyszły, także... Ech, ale z daleka wygląda ładnie, nie? Kobiecie, te półki z IKEA są generalnie na zasadzie takiej, że one w środku mają papier, karton. Także eko we świat. No, gdzie będę układać, jak jeszcze nie mam tych? Idziemy na dół, potniemy to na kawałki, wysuszymy suszarką, żeby nam się to rozprostowało, poukładamy sobie tutaj i wtedy to dopiero nałożę. Ale jak się czysto zrobiło, jak wszystko pozdejmowałam. Normalnie taka pustka. Dobrze, zejdę tutaj na dół, żebyś też tutaj mogła być, nie? Tati, tati, chodź tu. No ho. No ho. No, 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 no. Taka jesteś pucychlubka. O, jak ogon, już się ogon ma i tatu. Już się ogon cieszy. Tak? Tniemy dalej to. Mamy jakieś dwie. Chyba pół będzie okej. Okay. Ja już to wam pokazywałam wiele razy, pudło z tych girland. Chyba je zostawię sobie, bo potem nie będę miała w co je schować. Zobaczymy. Bierzemy sobie takiego delikwenta jednego. Jeżeli kupujecie coś takiego, to będziecie wiedzieć po prostu, bo tego się nie da tak rozłożyć w szufladzie. I żeby to sobie nie rozprostowywać jak dziki bawu,
obcięłam to tak makabrycznie krzywo, że aż mi jest smutno. No ale zobaczcie, normalnie jest tak, a dzięki suszarce i to potem już nie wraca na takie zwinięte. Zrobimy to jednorazowo, ale trzeba się umęczyć. Bo jak robiliśmy to do całej kuchni, to naprawdę pół dnia żeśmy to robili. Udało się wszystkie zrobić. Jak będziecie to robić, to suszarka daleko, tak z dalsza, bo przy pierwszym sobie przegrzałam tą suszarkę, więc uważajcie. Ja najpierw sobie rozłożę te większe. Potem to będę dopasowywała, wiecie, pod spód, ale zobaczycie, ile mi tego wystarczy. Dobra, będzie git, dajemy pierwszy. Będzie piękne. Oj, słuchajcie, tego praktycznie nie widać, bo ja sobie teraz tak podokładam, że tego białego nie będzie widać, a śpię spokojnie, nie? Oj, Mikołaj będzie miał nowy piękne coś do oglądania. I do tego chciałam tylko dołożyć tych czerwonych gałązek, ale nigdzie ich nie mogę dostać. A nie byliśmy w Auchanie ostatnio i musimy tam jechać, bo wiem, że pewnie, zapewne je tam kupię po prostu. Na styk będzie, tak mi się coś wydaje. Sorry, Daleniusz, naruszę ci jakże cudowny spokój. Z dobrej strony, z dobrej strony to ma. Teraz muszę to powkładać głębiej. Że dostanie wolne miejsce na kawałek choinki. Ale ładnie! Marta miała dobry pomysł. Słuchajcie, wzięłam sobie tutaj nożyczki, bo teraz mam takie węższe kawałki i muszę je przeciąć na pół. Ale nie chciałam zużywać, wiecie, całej nowej rolki, bo to się może przydać, kiedy będę tam potrzebować wymienić w meblach. Chociaż jeszcze nie wymieniałam, bo po prostu ja tylko mebli wyciągam, myję i z powrotem wkładam i też jest gitek. Delia znalazła sobie to kawałek słoneczka. Akurat pada na koniec. Żeby było gęsto, a od ściany nie potrzebujemy tego. Widzicie? No idealnie, jakbyśmy to na wymiar robili. Tak sobie to wymarzyło. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało w nocy, ale zawołam Krzysia i mu pokażę. Zniknął mi, nie ma Krzysia. Chodź, pokażę ci, jak wygląda. Jestem z tego zadowolona, żebyś wiedział. Ja jestem zadowolona i dumna, tak mam się ekscytować. Tak. Ponad wstan. Ale tego dużo. Zajebiście wyglądało, nie? No, dużo tego. Czuję się w lesie. Mistrz świąt! No, mistrz świąt! Jeszcze tylko wymienię pościel na czerwoną. Dużo tego. No, to dobrze, że się projektor zmieścił. No idealnie jest. Aha, i tam nie ma za lampą? No, ale nie, no bo jakbym... Brakuje ci. Jeszcze jedną się kupić. Nie, bo by się nie zmieściło. Nie, no dużo tego już. No o to chodziło, żeby było tak ładnie. No jest ładnie. Ślicznie jest, kochanie. Pracowałaś się. Pochwal. No cały czas to pochwalam. Powiedz, że pięknie. Przepraszam, ale Mikołaj się budzi. Muszę przebrać mu. Dobra, rzeczy. Odłożę to dziecko i zajmę się tobą. No super. Dawajcie podkład. O, grzeczna dziewczynka. Bo by się to tak porysowało. No mówiłam, że te półki są ładne, bo zajebiście wyglądają i wyglądają mega solidne, ale są jakościowo bardzo słabe, zresztą cenowo też bardzo niskie, no tak. Nie? Cenowo fajne są. Ale jest... Mama idzie po syna. Dobrze, jest fajnie. Gratuluję, Martuś. Zrobiłaś to świetnie.